Witam! Dzisiaj opowiem o kolejnym ludzie tureckim, który przybył z tego kotła w centralnej Azji i zrobił spore zamieszanie w Europie Wschodniej. Choć pieczyngowie, bo o nich będzie mowa, przez 300 lat swojego istnienia w Europie nigdy nie stworzyli scentralizowanego, silnego kaganatu, tak jak to uczynili Bułgarzy czy Chazarowie, to jednak przez 300 lat z ich obecnością musieli liczyć się praktycznie wszyscy władcy Europy Wschodniej i Środkowej. Szczególnie dotyczyło to kniaziów ruskich, władców bułgarskich oraz cesarzy bizantyjskich, z którymi wchodzili oni w najbardziej krwawe interakcje. Opowiem też o tym, jak doszło do tego, że jeden z najwspanialszych kniaziów ruskich skończył jako puchar na wino dla wodza pieczyngów. Wszystko jak zwykle zaczęło się w kotle Azji Centralnej, kiedy to po upadku wielkiego kaganatu tureckiego w 744 roku nastąpiły przetasowania na wielkim stepie. Oguzowie zostali zaatakowani ze wschodu, zaczęli więc swoją migrację na zachód w rejon Jeziora Aralskiego, gdzie napotkali z kolei pieczyngów i toczyli z nimi wojny. W pierwszej połowie IX wieku doszło do wielkiej bitwy, w której pieczyngowie i ich sojusznicy zostali pokonani przez Oguzów i wygnani na zachód. Zajęli oni wówczas w drugiej połowie IX wieku tereny między Uralem a Wołgą, wchodząc po raz pierwszy w kontakt z Chazarami, Bułgarami Kamskimi oraz Słowianami. Ze swojego nowego terytorium pieczyngowie urządzali teraz regularne rajdy na teren kaganatu chazarskiego, przede wszystkim w celu uprowadzania jeńców, których później sprzedawali kupcom arabskim i żydowskim, którzy to transportowali ich dalej na południe i tam z dużym zyskiem sprzedawali żywy towar w bogatych miastach kalifatu Abbasydów. Oczywiście największe wzięcie jak zwykle miały piękne słowiańskie kobiety. Jako że ci Słowianie najeżdżani przez pieczyngów byli w owym czasie głównie poddanymi kagana chazarskiego, zorganizował on wyprawę wspólnie z sąsiadami za Morza Kaspijskiego, Oguzami, aby ukrócić te łupieszcze najazdy. Wyprawa ta udała się i pieczyngowie zostali przegnani z obszaru za Wołgą w kierunku zachodnim, nad wschodni brzeg Morza Czarnego, na tereny zamieszkałe do tej pory przez Węgrów, którzy także niedawno tutaj przybyli z Dalekiego Wschodu. Klęska pieczyngów w walce z Chazarami nie mogła być kompletna, gdyż widząc ich liczebność, Węgrzy zwinęli swoje manatki i udali się dalej na zachód, na Nizinę Panońską, od tego czasu zwaną Węgierską. Tam zastali licznych Słowian z państwem wielkomorawskim na czele, które to na przełomie IX i X wieku szybko unicestwili i w ten sposób zabezpieczyli swoje nowe terytorium, ale o historii Węgrów opowiem jeszcze szczegółowo w niedalekiej przyszłości. Tak więc na początku X wieku pieczyngowie rozgościli się już na europejskim stepie, zajmując przede wszystkim dolny bieg Dniepru, a także tereny nad Morzem Azowskim. Bizancjum, widząc nową siłę na wielkim stepie, postanowiła poczynić zabiegi dyplomatyczne, aby wykorzystać pieczyngów do swoich celów. A w tym czasie Bizancjum głównie doskwierali Węgrzy, którzy 50 lat wcześniej przeprowadzili się tutaj, na teren północnych Bałkanów, na Nizinę Węgierską. Ale Węgrzy w owym czasie w ogóle zajmowali jeszcze tereny bardzo duże, od Dniepru aż po Karpaty. Doskwierała też oczywiście Bizancjum Ruś Kijowska, która była wtedy bardzo potężna i miała swoje początkowe, bardzo ambitne ekspansje. No i właśnie postanowili wykorzystać Bizantyjczycy tychże pieczyngów, a że doskwierali oni także Bułgarom, więc razem z Bułgarami pieczyngowie najechali Węgrów i wypędzili ich zupełnie na zachód, także już później nie mamy do czynienia z Węgrami za Karpatami. Są oni przede wszystkim na Nizinie Węgierskiej, od tego czasu tak właśnie zwanej. W połowie X wieku cesarz
Konstanty VII Porfirogeneta pisze swoją bardzo ważną kronikę i opisuje on m.in. plemiona pieczyńskie. Pisze on, że zajmują oni tereny po obu stronach Dniepru, po cztery plemiona po jego wschodniej stronie i cztery plemiona po stronie zachodniej. W X wieku na najazdy pieczyngów głównie narażona jest Ruś Kijowska. Pierwszą wzmiankę o ich najeździe na Ruś mamy u Nestora w powieści lat minionych, gdzie pisze on, iż w 915 roku pieczyngowie po raz pierwszy przyszli na ziemię ruską, lecz zawarli z Igorem pokój i poszli ku Dunajowi. Co najpewniej oznacza, że został im wypłacony jakiś okup. Trzeba pamiętać, że kronika Nestora pełna jest proruskiej propagandy, więc sformułowanie zawarli pokój pewnie oznacza, że otrzymali obfite dary i łaskawie odeszli. W tej samej kronice jest jeszcze zapis, że w 920 roku Igor wojował przeciw pieczyngom. Znów trzeba czytać Nestora pomiędzy wierszami. W ogóle o tym zrobię osobny odcinek poświęcony całej jego kronice, która jest niesamowita, ale też bardzo mocno przekłamana. Skoro nie jest napisane, że Igor wygrał, oznacza prawdopodobnie, że przegrał. A skoro nie jest napisane, że wyprawił się przeciw, to znaczy, że pewnie został najechany. Tak więc najprawdopodobniej w 920 roku pieczyngowie pokonali wojska kniazia Igora. W 944 roku na Konstantynopol wyprawia się kniaz Igor. Bierze on jako najemników liczne hordy pieczyngów. Rusini ruszają morzem, zachodnim brzegiem Morza Czarnego właściwie, a pieczyngowie podążają na piechotę lądem. Jako że mają oczywiście zwinne konie, więc jest to dla nich najlepsza droga. Łodziami konie wieść niezbyt przyjemna sprawa. Tak wyprawę tą opisuje kronikarz ruski Nestor. Igor tedy zebrał liczne wojsko Waregów, Ruś i Polan, Słowien i Krywiczów i Tywerców i najął pieczyngów i zakładników u nich wziął i poszedł na Greków w łodziach i na koniach, chcąc się zemścić. Słysząc o tym, Korsunianie posłali do Romana, mówiąc: oto idzie Ruś, bez liku ich korabi, pokryły morze korabie. Także i Bułgarzy posłali wieści, mówiąc: idzie Ruś i najęła sobie pieczyngów. To słysząc, car posłał do Igora znakomitych bojarów, prosząc i mówiąc: nie idź, jeno weź dań, jaką brał Olek, i jeszcze przydam ci do tej dani. Także i do pieczyngów posłał pawołki i złota dużo. Igor zaś doszedł do Dunaju, zwołał drużynę i począł radzić, i przekazał jej mowę cara. Rzekła zaś drużyna Igorowa: jeśli car tak mówi, to czego nam więcej trzeba, jak bez bitwy wziąć srebro i złoto i pawołki? Przecież zali nie wiadomo, kto zwycięży, my czy oni, albo kto jest w sojuszu z morzem. Wszak nie po ziemi chodzimy, jeno po głębinie morskiej. Wspólna tam śmierć wszystkim. Posłuchał ich Igor i rozkazał pieczyngom łupić ziemię bułgarską, a sam wziął u Greków złoto i pawołki na wszystkich wojów i powrócił nazad i przyszedł do Kijowa, do domu. Tutaj kilka słów objaśnienia, ponieważ Nestor to jest straszny propagandista i on stara się wybielać tych kniaziów ruskich jak tylko może. Otóż udaje tutaj, że kniaz Igor był taki strasznie demokratyczny władca, że to jego namówili, żeby wziął okup i nie uderzył. Moim zdaniem maskuje on tutaj jakąś obawę kniazia przed konfrontacją zbrojną. Być może kniaz ma świadomość potęgi militarnej Bizancjum i woli bezpieczne rozwiązanie, nie zachowuje się jak heroiczny wódz, ale Nestor pięknie to opisuje, że był taki mądry i posłuchał rady swoich doradców. Tak samo tutaj trzeba zwrócić uwagę na fakt, że kronikarz zapisuje, iż pieczyngowie dostali osobno złoto i pawołki, czyli cenne szaty. To świadczy o tym, że Bizancjum najprawdopodobniej starało się z nimi umówić na boku,
żeby może namówić ich do ataku na Igora. Ale ostatecznie widzimy, że Pieczyngowie uderzają na Bułgarów, co też jest na rękę oczywiście Bizancjum. I kronikarz opisuje, że to właśnie książ Igor kazał im uderzyć na tych Bułgarów, co moim zdaniem znowu jest przekłamaniem. Raczej poszło o to, że bizantyjska dyplomacja przekupiła Pieczyngów, dała im osobne te dary, a oni w ramach tego układu uderzyli na Bułgarów, co, tak jak powiedziałem, było zdecydowanie na rękę Bizancjum, gdyż Bułgaria w owym czasie była bardzo silna i to był praktycznie z tej strony Bosforu główny przeciwnik dla Konstantynopola. W 965 roku dochodzi do sławnej wyprawy kniazia Światosława na Chazarów. Oczywiście, jako że Pieczyngowie są niezastąpieni na Wielkim Stepie, bierze licznych pieczyńskich najemników, którzy wydatnie pomagają mu w tej wyprawie i dość szybko, w przeciągu paru lat, Światosław rozprawia się praktycznie z całym chazarskim kaganatem. Następnie, mając dobrą passę, rusza na południowy zachód, na Bałkany i tam zdobywa liczne grody na Bułgarach. Inne plemię Pieczyngów, widząc to, co się dzieje, wykorzystuje to, że kniaz jest bardzo daleko i w tym czasie oblega jego stolicę Kijów. Tak to dramatyczne oblężenie opisuje ruska kronika Nestora. Przyszli Pieczyngowie na ziemię ruską, a Światosław był w Perejasławiu, w grodzie w Bułgarii. I zamknęła się Olga w grodzie z wnukami swoimi, Jaropełkiem i Olegiem i Włodzimierzem, w grodzie w Kijowie. I oblegli Pieczyngowie gród w sile wielkiej. Było ich niezliczone mnóstwo wokół grodu i nie było można ni wyjść z grodu, ni wejść do niego, ni posłów wysłać. Zaniemogli ludzie z pragnienia i głodu. Zebrali się ludzie z tamtej strony Dniepru w łodziach i stali po tamtej stronie, a nie mógł żaden z nich przedostać się do Kijowa ani z grodu do nich. I zasmucili się ludzie w grodzie i mówili, czy nie ma kogo, to mógłby pójść na tamtą stronę i powiedzieć im, jeśli nie podstąpicie jutro, musimy poddać się Pieczyngom. I rzekł jeden pachołek, ja pójdę. I rzekli do niego, idź. On zaś wyszedł z grodu z uzdą i biegnąc pomiędzy Pieczyngami wołał, czyż nikt nie widział konia? Umiał bowiem po pieczyńsku i mniemali, że to swój. I tak, przebiwszy się aż do rzeki, zrzucił z siebie odzież i skoczył w Dniepr i popłynął. I widząc zaś Pieczyngowie to, pomknęli ku niemu, strzelając w niego, ale nie mogli mu nic zrobić. Owi zaś, ujrzawszy, z tamtej strony, przyjechali w łodzi do niego i wzięli go na łódź i przywieźli go do drużyny. I rzekł do nich, jeśli nie podstawicie jutro pod gród, to ludzie postanowili poddać się Pieczyngom. Wojewoda zaś ich imieniem Pretycz rzekł, podstąpimy jutro w łodziach i zabierzemy kniachinię i książąt. Umkniemy w tą stronę. Jeśli zaś tego nie uczynimy, wygubi nas wszystkich Światosław. Gdy nastało jutro, wsiedli w łodzie o świcie i zatrąbili głośno. I ludzie w grodzie krzyknęli. Pieczyngowie zaś, mniemając, że sam kniaź przyszedł, pobiegli w rozsypkę od grodu. Widząc zaś to, kniaź pieczyński powrócił sam jeden do wojewody Preticza i rzekł mu. Ktoś to przyszedł. I rzekł do niego. Ludzie z tamtej strony. I rzekł kniaź pieczyński. A ty jesteś kniaziem? On zaś rzekł. Ja jestem mąż jego i przyszedłem w straży przedniej. A za mną idzie wojsko z kniaziem niezliczone mnóstwo. To zaś rzekł, grożąc mu. Rzekł więc kniaź pieczyński do Preticza, bądź mi druhem. On zaś rzekł, tak uczynię. I podali sobie ręce. I dał pieczyński kniaź Preticzowi konia, szable, strzały. On zaś dostał od niego zbroję, tarczę i miecz. Odstąpili Pieczyngowie od grodu, i posłali Kijowianie do Światosława, mówiąc, ty, kniaziu, cudzej ziemi szukasz i strzeżesz, a swoją porzuciłeś, a nas o mało nie wzięli Pieczyngowie, i matkę twoją, i dzieci twoje,
Jeśli nie przyjdziesz i nie obronisz nas, to jeszcze nas wezmą. Czyż ci nie żal ojcowizny swojej, ni matki starej i dzieci swoich? To usłyszawszy Światosław, szybko wsiadł na konie i z drużyną swoją przybył do Kijowa. Powitał swoją matkę i dzieci swoje i żałował ich, że tak cierpieli od pieczyngów. I zebrał wojów i przegnał pieczyngów w pola i był pokój. W 971 Światosław znowu wraca na Bałkany. Wraz z pieczyngami pokonuje pierw Bułgarów, potem Bizantyjczyków. Zgarnia ogromne łupy i wraca z nimi jako wielki, zwycięski wódz na północ. Lecz zimą 971-972 dopada go bardzo ciężka pogoda. Jest problem w ogóle z jedzeniem dla jego dość dużej armii i postanawiają oni zatrzymać się na przezimowanie na południe, kilkaset kilometrów na południe od Kijowa. Kronikarz pisze, że jest tak ciężko, że płacą pół grzywny srebra za końską głowę, którą oczywiście jedzą, bo nie mają za bardzo co jeść. Na wiosnę 972 roku Światosław postanawia ruszyć z powrotem do Kijowa. Ostrzegają go jego szpiegowie, że przy porochach, czyli progach skalnych na Dnieprze, stoją pieczyngowie i czatują na niego. On ignoruje te ostrzeżenia, rusza zgodnie ze swoim planem i dochodzi do zasadzki. Han Kuria napada na opłuczonych bogatymi łupami Rusów, pokonuje ich, dopada Światosława i zabija go. Następnie ścina jego głowę, rozcina jego czaszkę i z niej tworzy sobie puchar, z którego następnie pije wino podczas uczty. W ten oto sposób książę Światosław, pogromca Chazarów, pogromca Bułgarów, Bizantyjczyków, kończy jako kielich na wino dla wodza pieczyngów. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie, chociaż był to sławny książę, skończył niezwykle marnie. Później pieczyngowie występują już na kartach kronik raczej w roli przegranych. Piękny przykład mamy w 992 roku, kiedy to świeżo nawrócony na chrześcijaństwo książę Włodzimierz pokonuje ich, kiedy najeżdżają oni ruskie ziemie. Stanął Włodzimierz po tej stronie rzeki, a pieczyngowie po tamtej. I nie śmieli oni przejść na tę stronę, a oni na tamtą. I przyjechał kagan pieczyński ku rzece, wołał Włodzimierza i rzekł do niego: wypuść ty swojego męża, a ja swojego, niech się mocują. A jeśli twój mąż zwali mojego, nie będziemy walczyć przez 3 lata. Jeśli zaś nasz mąż zwali, będziemy walczyć przez 3 lata. I rozeszli się w strony przeciwne. Włodzimierz zaś poszedł do taboru i posłał zarządców po taborze, mówiąc: nie masz li takiego męża, który by się spotkał z pieczyngiem? I nie znalazł nigdzie. Nazajutrz przyjechali pieczyngowie i swojego męża przywieźli, a u nas naszego nie było. I począł frasować się Włodzimierz, szląc po wszystkim wojsku, i przyszedł pewien stary mąż do kniazia i rzekł do niego: kniaziu, mam jednego syna, najmłodszego w domu. Od jego dzieciństwa nikt go jeszcze nie powalił. Kniaź zaś, to słysząc, rad był i posłał po niego. I przywiedli go do kniazia. I kniaź opowiedział mu wszystko. Ten zaś rzekł: kniaziu, nie wiem zali, czy podołam, czy też nie. Wypróbujcie mnie. Nie masz byka jakiego wielkiego i silnego? I znaleźli byka wielkiego i silnego. I rozkazał rozdrażnić byka kniaź. Położyli nań żelazo gorące i puścili byka. I pobiegł byk, a ten pochwycił byka ręką za bok i wyrwał skórę wraz z mięsem
ile jego ręka uchwyciła. I rzekł do niego Włodzimierz: możesz się z nim mocować. I nazajutrz przyszli pieczęgowie i poczęli wołać: nie macie męża? Oto nasz gotów. Włodzimierz zaś kazał tej nocy przywdziać oręż i wystąpiły obie strony zbrojnie. Wypuścili pieczęgowie swego męża, był zaś wielki i bardzo straszny. Wypuścił męża też Włodzimierz, a ujrzawszy go pieczęg, roześmiał się, był bowiem średni ciałem. I wymierzywszy miejsce między obiema armiami, puścili ich ku sobie. I pochwyciwszy się, poczęli się mocno ściskać. I zdusił pieczynga rękoma do śmierci i rzucił nim o ziemię. I cała Ruś zawyła z radości. I pieczyngowie zbiegli, a Ruś pognała za nimi, siekając po nich i przegnała ich. Włodzimierz zaś, uradowawszy, założył gród nad brodem tym i nazwał go Perejesław. Później w 1036 roku kolejną klęskę zadaje im książę Jarosław Mądry. To praktycznie kończy stuletnie zagrożenie Rusi ze strony pieczyngów, ale oczywiście Wielki Step nie znosi próżni. Informacje o tym docierają tysiące kilometrów na wschód do kolejnej fali, która za chwilę przybędzie tutaj i będzie robiła niesamowite spustoszenie. Mowa oczywiście o połowcach, którzy właśnie w tym czasie zaczęli swoją migrację na zachód, wykorzystując osłabienie znaczne pieczyngów, którzy właśnie doznali kilka klęsk, głównie ze strony Rusi, i stali się już takimi bardziej poddanymi niż panami Wielkiego Stepu. O połowcach oczywiście będzie kolejny odcinek. Wpadają oni w połowie XI wieku za Wołgę, na zachód od Wołgi. Zajmują te wszystkie stepy na północ od Kaukazu, na północ od Morza Czarnego. Pieczyngowie zostają wypchnięci dalej na zachód, na teren dzisiejszej Mołdawii, północnej Rumunii. Stamtąd jeszcze w 1071 roku ruszają razem z Bizantyjczykami przeciwko Turkom Seldżuckim, o których z kolei będzie 10 odcinek tej serii. I w wielkiej bitwie pod Mazikert stoją oni właśnie u boku cesarza bizantyjskiego i próbują odeprzeć tą wielką inwazję Turków i giną tam za cesarstwo. Bo jak pewnie wiecie, pod Mazinkert Bizancjum, mimo że prawie że wygrało tą bitwę, to jednak ją przegrało. Turcy, Seldżuccy dzięki temu zdobyli potężną katapultę, potężny kop do dalszej ekspansji, ale o tym w ogóle będzie w kolejnym odcinku. 7 lat później pieczyngowie z kolei najeżdżają razem z połowcami, tym razem ziemie bizantyjskie, i dokonują tam dużych spustoszeń. Mówi kronikarz o tym, że zostaje po nich scytyjska pustynia. Tak dotkliwy był ten najazd. Lecz w kwietniu 1094 roku, kiedy ponownie pieczyngowie najeżdżają ziemie bizantyjskie, w Tracji dochodzi do wielkiej bitwy, w której tym razem połowcy stają po stronie Bizancjum i razem z armią bizantyjską dokonują wielkiej rzezi pieczyngów. Pieczyngowie z podkulonym ogonem wracają na swój mały step na tereny dzisiejszej Mołdawii, a tam parę lat później dojadą ich już połowcy tak konkretnie, że praktycznie znikną oni wtedy z kart dziejów i te resztki pieczyngów, które przetrwają najazd połowców, uciekną na teren Węgier. Węgrzy w tym momencie przyjmą ich dosyć z otwartymi ramionami i pozwolą im się osiedlić w centralnej części dzisiejszych Węgier. Do dzisiaj są tam wioski, które pamiętają tą swoją tradycję i wiedzą, że wywodzą się oni właśnie z tych dawnych najeźdźców, z pieczyngów, i kultywują swoje stepowe tradycje. Później jeszcze raz słyszymy o pieczyngach w bitwie pod Starą Zagorą, gdzie cesarz Jan II walczy na terenie dzisiejszej Serbii. I wreszcie po raz ostatni słyszymy o nich w 1155 roku w południowych Włoszech, gdzie walczą oni u boku cesarza Manuela I. Walczą oni tam z Normanami, czyli z Wikingami, pod wodzą Wilhelma Złego. I po tej bitwie nie ma już w ogóle żadnych
istotnych wzmianek o pieczyngach, kronikach. Znikają oni z kart dziejów. I tak właśnie kończy się kariera tego dosyć ciekawego stepowego ludu, który u szczytu swojej potęgi pił wino z czaszki ruskiego kniazia, ale ta kariera skończyła się w przeciągu niecałych 300 lat i już w XII wieku praktycznie nie było o nich mowy na terenie Europy, a ich miejsce zajęli połowcy, zwani też kumanami czy też kipczakami. I o nich właśnie opowiem Wam w kolejnym odcinku, na który serdecznie zapraszam. A dzisiaj być może nie piliście jeszcze z głowy ruskiego kniazia, ale za to możecie napić się z takiego wspaniałego kubka z głową smoka. Takie i inne kubki możecie nabyć w naszym sklepie, a dla naszych subskrybentów oczywiście jest zniżka 25% na cały asortyment. Także link znajdziecie w opisie, a ja Wam bardzo polecam, bo cokolwiek byście nie pili, smakuje dwa razy lepiej, jeżeli kubek jest z głową smoka.